Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. My już mamy połączenie z naszym ostatnim gościem, a jest nim pani Dominika Ciosic, korespondentka w Brukseli, a także ekspertka od Bałkanów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dominiko, Unia Europejska pracuje już nad 6. pakietem tych restrykcji, które no, mają oczywiście za zadanie uderzyć w rosyjską gospodarkę za inwazję na Ukrainę. W światowych mediach mówi się o tym, że są to tak zwane inteligentne sankcje. A co my wiemy na ich temat? Wiemy niewiele, bo Komisja Europejska jeszcze nie opublikowała swojej propozycji tego 6. pakietu sankcji. Jak na razie są jedynie przecieki, które krążą wśród nas korespondentów w Brukseli i wynika z nich, że tym razem w pakiecie miałoby się znaleźć produkty pochodzące z ropy naftowej, czyli to uderzenie w kolejne surowce energetyczne po węglu, ale może nie ropa naftowa stricte i nie wszystkie produkty, tylko części z nich. Mało tego, prawdopodobnie byłoby to obostrzone delegacjami, czyli oznaczałoby to, że te sankcje mogłyby wejść w życie dopiero po pewnym czasie, zapewne po kilku miesiącach, może nawet kilkunastu miesiącach. Takie wersje krążą wśród dziennikarzy. Na ile są one prawdziwe, to przekonamy się dopiero wtedy, kiedy Komisja Europejska opublikuje swoją propozycję, przedstawi ją krajom członkowskim. No i wtedy zajmą się tym tematem ambasadorowie wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Gdyby się potwierdziły, przepraszam, tak tylko dokończę te informacje, no to nie byłoby to atomowe uderzenie w Rosję. No właśnie, bo te sankcje inteligentne, czyli takie, które, jak pani wspomniała, miałyby w jakiś sposób uderzyć w ropę, ale też, żeby pewno te skutki uboczne dla krajów Unii Europejskiej były jak najmniejsze. No ale też pozostaje pytanie, czy jest jakieś porozumienie, albo czy w ogóle możemy na nie liczyć, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, bo przecież wiemy, jak do tej pory zachowywały się, nie wiem, chociażby Węgry, Słowacja, Niemcy. Węgry i Niemcy jak na razie dalej są jeszcze nieprzekonane, zwłaszcza Niemcy, jeżeli chodzi o te sankcje. Stąd też Komisja Europejska jeszcze nie przedstawia swojej propozycji, bo Komisja Europejska też można ją trochę zrozumieć, nie chce popełnić falstartu, nie chce przedstawić propozycji, która natychmiast by została skrytykowana przez kraje członkowskie. Jedne kraje o to, że jest zbyt mało idąca, a przez pozostałe kraje, że zbyt daleko idące są te sankcje. Zatem Komisja Europejska teraz próbuje jakoś przekonać najpierw Niemcy, żeby zgodziły się na to. Jak będzie zgoda Niemiec, no to wtedy przedstawi swoją propozycję i wówczas do pracy siądą same kraje członkowskie reprezentowane przez ambasadorów. To teraz na moment zostawmy sankcje i Rosję, jeszcze spójrzmy na to, co teraz dzieje się w Polsce. Mam oczywiście na myśli tutaj uchodźców, te osoby, które znalazły schronienie w Polsce, no i kwestie finansowania. Było bardzo, tak można powiedzieć, głośno, mocno zapowiadana pomoc, która z Unii Europejskiej miała przypłynąć. No i teraz pytanie, kiedy te pieniądze z Unii na pomoc uchodźcom i czy w ogóle one będą, czy są i czy coś wiadomo na ten temat? Tutaj również nic nie wiadomo, bo Komisja Europejska jest nadal wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o komentarze na ten właśnie temat, co może dziwić, bo pamiętamy przecież sytuację, kiedy był kryzys uchodźczy, właściwie migracyjny bardziej, bo wtedy to byli migranci, nie uchodźcy wojenni. W 2015-16 roku, no i wówczas to Turcja, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, otrzymała kilka miliardów euro na to, by mieć pieniądze na zapewnienie pomocy migrantom, którzy koczowali na terenie Turcji. Tak naprawdę chodziło o to, by Turcja, trzymając ich u siebie, zapewniając im w miarę godziwe warunki egzystencji, sprawiła, że nie próbowaliby się przedostawać do krajów Unii Europejskiej. Tymczasem teraz mamy do czynienia z sytuacją, wtedy było 1,5 miliona migrantów, teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest 3 miliony ponad uchodźców wojennych, którzy są w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a Komisja Europejska wciąż nie mówi, w jaki sposób zamierza pomóc tym krajom. Może trochę więcej się dowiemy podczas konferencji dobro donatorów, która jest planowana na 5 maja w Warszawie. Jest to wspólna inicjatywa Polski i Szwecji, premierów Polski i Szwecji. Wówczas będzie też omawiany plan pomocy dla Ukrainy, ale także przy okazji pomocy dla tych krajów, które pomagają Ukrainie. No i tutaj Polska jest na pierwszym miejscu, ale także pamiętajmy o Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Te kraje przyjęły największą
proporcjonalnie grupę uchodźców wojennych z Ukrainy. Mówimy oczywiście w tym momencie o krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo jest jeszcze na przykład biedna mała Mołdawia, która przyjęła nieproporcjonalnie też dużą liczbę uchodźców, a sama ma naprawdę duże też problemy finansowe. Jeszcze przed wojną na Ukrainie miała. Zatem temu krajowi, który co prawda nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, też przydałoby się jakoś pomóc. To prawda i będziemy na te decyzje oczywiście czekać z niecierpliwością, jak słyszymy, nie tylko Polska, a także Mołdawia i zresztą wiele, wiele innych państw. Bardzo serdecznie dziękuję pani Dominika Ciosic, korespondentka TVP z Brukseli, a także ekspertka od Bałkanów, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.